W tej lekcji będziemy chcieli zidentyfikować trójkąty podobne oraz korzystając z cech podobieństwa trójkątów, udowodnić, że rzeczywiście są one podobne. I popatrzmy tutaj: trójkąt ACE oraz BCD, te dwa trójkąty mają ten kąt wspólny. Ten kąt występuje i w jednym, i w drugim trójkącie co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Teraz musimy pokazać, yy, że ten trójkąt oraz ten trójkąt mają kąty, które mają taką samą miarę. I popatrzmy. Gdybyśmy odcinek AE przedłużyli w taki sposób, żebyśmy otrzymali prostą, oraz odcinek BD przedłużylibyśmy sobie w ten sam sposób, żebyśmy mieli prostą, to mielibyśmy dwie proste równoległe. Gdybyśmy odcinek AC przedłużyli również w taki sposób, że otrzymalibyśmy prostą, to mielibyśmy dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą. Co za tym idzie? Ten kąt, który jest tutaj, jest kątem odpowiadającym tutaj do tego kąta, czyli te dwa kąty mają takie same miary. Czyli wskazaliśmy tutaj, że te dwa trójkąty mają po dwa kąty, które mają takie same miary. I korzystamy z cechy kąt-kąt i wnioskujemy, że te dwa trójkąty są podobne. I teraz zapiszemy podobieństwo tych trójkątów. Musimy uważać na sposób zapisu podobieństwa. Popatrzmy. Duży trójkąt. Zaczynamy od wierzchołka przy zielonym kącie, idziemy do wierzchołka przy białym kącie i kończymy na wierzchołku, który znajduje się przy kącie, który nie jest oznaczony w żaden sposób, czyli mamy trójkąt ACE. Ten trójkąt jest podobny do trójkąta i musimy wskazać wierzchołki w ten sam sposób. Tutaj będziemy mieli wierzchołek B, bo jest przy zielonym kącie, C przy białym kącie oraz D jest przy kącie, który nie jest oznaczony w żaden sposób. I widzimy, że te dwa trójkąty są podobne na mocy cechy kąt-kąt. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu. Widzimy, że ten drugi przykład jest dość podobny do pierwszego przykładu. Jaka jest różnica? Widzimy, że ten odcinek nie jest równoległy do tego odcinka, więc nie będziemy mogli tutaj wskazywać kątów odpowiadających, ponieważ te, dwie, te dwa odcinki nie są tutaj równoległe. Co możemy powiedzieć o tych trójkątach, które znajdują się tutaj w tym przykładzie? Na pewno wiemy, że ten kąt, który znajduje się tutaj, występuje i w trójkącie XYZ oraz w trójkącie XST. Popatrzmy, jakie mamy jeszcze informacje. Znamy długości boków, które tutaj tworzą ten kąt, zarówno w tym trójkącie XYZ oraz w dużym trójkącie XST. Znamy długość tutaj tego boku XS, bo to jest 4 plus 2 to jest 6 oraz znamy długość boku XT, to jest 3 plus 1, czyli 4. Więc będziemy y, mogli spróbować pokazać podobieństwo tych dwóch y, trójkątów, korzystając z cechy bok-kąt-bok. Bok. Czyli y, spróbujemy teraz y, zastosować tę cechę i zbadamy stosunek y, tutaj. Y, Długości odpowiednich boków w tych dwóch trójkątach. Popatrzmy, zajmiemy się najpierw tutaj małym trójkątem. Znamy długość tutaj tego boku. Ten bok ma długość 2. I który bok w dużym trójkącie odpowiada tutaj temu bokowi? Popatrzmy. W jaki sposób możemy to wybrać? Ten bok ma długość 2, a ten 3. Ten bok jest krótszy, czyli musimy wybrać krótszy bok w tym dużym trójkącie. Nie możemy sugerować się, że ten bok XS występuje po tej samej stronie. Popatrzmy. Jeden bok XS ma długość 6, a ten bok ma długość 4, czyli będziemy musieli tutaj wybrać ten bok, ponieważ jest krótszy. Czyli badamy stosunek długości dwóch krótszych boków, czyli będziemy mieli X. Y przez xt. I teraz przechodzimy do drugiego boku, który tworzy ten kąt. Widzimy, że dwójka i trójka w tym trójkącie tworzą nam ten kąt. i właśnie dzięki temu możemy tutaj badać te stosunki. i jeśli one będą identyczne, to będziemy mogli skorzystać z cechy bok, kąt, bok. I teraz popatrzmy. Wybieramy tutaj teraz. Ten bok, czyli to jest XZ, to jest dłuższy bok, mamy XZ, przez w tym e, dużym trójkącie dłuższy bok to jest tutaj XS, tak? I na to trzeba uważać. Nie możemy sobie e, wybierać. E, te boki w sposób bezmyślny. Widzimy, że to jest. Tutaj badamy stosunek długości dwóch krótszych boków, które tworzą ten kąt, a tutaj badamy stosunek długości dwóch dłuższych boków. I popatrzmy teraz, co tutaj mamy. Skorzystamy z tych informacji, które mamy tutaj na tym rysunku, czyli skorzystamy z długości tutaj tych boków. Bok xy ma długość 2, xt ma długość 4. Bok XZ ma długość 3, a bok XS ma długość 6. A 2 czwarte to jest inaczej 1 druga, tak samo 3 szóste to jest 1 druga. Czyli widzimy, że stosunek długości tych boków, odpowiednich boków, które tworzą tutaj ten kąt i ten kąt jest wspólny dla tych dwóch trójkątów, jest taki sam, czyli korzystając z cechy bok-kąt-bok bok, możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są podobne, czyli trójkąt. Zaczniemy od wierzchołka przy fioletowym kącie, tutaj mamy x. Idziemy tutaj do drugiego wierzchołka, który tworzy krótszy bok, czyli mamy y. I idziemy do wierzchołka, który tworzy tutaj razem z x ten dłuższy bok. Ten trójkąt x, y, z jest podobny do trójkąta. Zaczynamy tutaj od tego wierzchołka przy fioletowym kącie, czyli mamy x. Idziemy do e, wierzchołka, który tworzy z x krótszy bok, czyli mamy t. I teraz idziemy do wierzchołka, który z X tworzy dłuższy bok, czyli S. Czyli na mocy cechy bok, kąt, bok, trójkąt XYZ jest podobny do trójkąta XTS. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Widzimy, że nie znamy żadnej długości boku i mamy tylko dany jeden kąt. Popatrzmy na trójkąt BCD. Co wiemy o tym? Trójkącie. Widzimy, że ten trójkąt oraz duży trójkąt ACD, te dwa trójkąty mają jeden wspólny bok. To nam nic nie daje. Tak samo trójkąt ABD, tylko ma jeden wspólny bok z trójkątem ACD. To również nam nic nie daje. A e, zastanówmy się, co wiemy o kątach. Ten e, trójkąt BCD oraz trójkąt ACD, te dwa trójkąty mają jeden kąt wspólny. Ten kąt, który znajduje się tutaj. Ale nie wiemy nic o pozostałych kątach. Wiemy, że Trójkąt ACD ma tutaj kąt prosty, ale nie, nie możemy powiedzieć, że ten trójkąt BCD, ten mniejszy trójkąt, ma tutaj, że drugi kąt jest gdzieś tutaj kątem prostym. Gdybyśmy mieli tutaj na przykład zaznaczone, że ten trójkąt jest prosty, to byśmy mogli skorzystać z cechy kąt-kąt, ale my tego nie wiemy, to nie jest tutaj podane, więc nie możemy korzystać z czegoś, czego nie wiemy. Nie możemy tutaj opierać się na przeczuciach, czyli w tym przykładzie nie mamy. Wystarczająco informacja, aby stwierdzić, że któreś dwa trójkąty są trójka, trójkątami podobnymi. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Chcemy sprawdzić, czy te dwa trójkąty są podobne. Popatrzmy, znamy wszystkie długości boków tego trójkąta oraz znamy wszystkie długości boków tego trójkąta, więc nie znamy żadnych kątów. Będziemy tutaj mogli zbadać stosunek długości odpowiednich boków tych dwóch trójkątów. I w jaki sposób wybrać te odpowiednie boki? No popatrzmy, w tym trójkącie najkrótszym bokiem jest 3, więc odpowiedni bok tego trójkąta będzie również ten najkrótszy, czyli bok HI, czyli ta długość. I badamy stosunek długości tych dwóch boków. To jest 3 przez 9 pierwiastków z 3. I. Teraz wybieramy boki, które nie są najdłuższe, ale też nie są najkrótsze. Czyli w tym trójkącie to jest ten bok, który ma długość 3 pierwiastki z 3, a w tym trójkącie to jest tutaj ten bok, który ma długość 27. Więc będziemy mieli tutaj 3 pierwiastki z 3 przez 27. I sprawdzamy, czy to jest równe. Stosunkowi długości najdłuższych boków tych dwóch trójkątów, czyli 6 i 18 pierwiastków z 3, czyli 6 przez 18 pierwiastków z 3. I zobaczmy, co możemy z tym zrobić. 3 i 9 nam się skrócą, więc będziemy mieli 1 przez 3 pierwiastki z 3, 3 i 27 się skrócą, więc będziemy mieli pierwiastek z 3 przez 9, a tutaj 6 i 18 nam się skrócą, więc będziemy mieli 1 przez 3 pierwiastki z 3. Na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, że te stosunki długości odpowiednich boków są, nie są takie same, czyli są różne. Więc moglibyśmy wysnuć taki pochopny wniosek, że te dwa trójkąty są podobne. Ale spróbujmy sobie przekształcić 1 przez trzy pierwiastki z trzech, bo widzimy, że ten wynik występuje tutaj oraz tutaj. Czyli 1 przez trzy pierwiastki z trzech. Jeśli przemnożymy licznik przez pierwiastek z trzech oraz mianownik przez pierwiastek z trzech. Po prostu ten ułamek równa się 1. Jakiś inny ułamek razy 1 to jest dokładnie to samo, więc nie zmieniamy wartości tego e, ułamka, tylko sobie to przekształcamy. Tutaj będziemy mieli w liczniku pierwiastek z 3, a tutaj w mianowniku pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3, razy 3 to jest 9. I widzimy, że to oraz to po przekształceniu dało nam to, co występuje tutaj. Czyli widzimy, że stosunki Długości odpowiednich boków tych dwóch trójkątów są takie same, czyli na mocy cechy bok, bok, bok. Te dwa trójkąty są podobne. Zapiszmy teraz ten wniosek, że te dwa trójkąty są podobne, czyli trójkąt. I zacznijmy od wierzchołka E. Ten wierzchołek występuje pomiędzy niebieskim a fioletowym bokiem. Teraz przejdziemy do wierzchołka F, który znajduje się pomiędzy niebieskim A pomarańczowym bokiem i przejdziemy do wierzchołka g, który występuje pomiędzy pomarańczowym a fioletowym bokiem. I ten trójkąt jest podobny do trójkąta i chcemy te wierzchołki podać w taki sam sposób. Czyli najpierw był wierzchołek, który występuje pomiędzy niebieskim i fioletowym, pomiędzy niebieskim i fioletowym, tutaj występuje tutaj wierzchołek H. Później przeszliśmy do wierzchołka, który występuje pomiędzy niebieskim i pomarańczowym, Pomiędzy niebieskim i pomarańczowym występuje w tym trójkącie wierzchołek i. I został nam tutaj wierzchołek, który występuje pomiędzy fioletowym i pomarańczowym. Tak samo tutaj było w przypadku tego pierwszego trójkąta to był wierzchołek G, a w tym drugim trójkącie to jest J, czyli te dwa trójkąty są podobne na mocy cechy bok, 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 ponieważ pokazaliśmy, że stosunki długości odpowiednich boków w tych dwóch trójkątach są identyczne. I y Jesteśmy tutaj w porządku, tutaj z tym przykładem. Pokazaliśmy, że te dwa trójkąty są podobne, i przejdziemy teraz do ostatniego już przykładu. Ostatni przykład jest dla mnie najciekawszy. Dlaczego? Ponieważ popatrzmy, popatrzmy co tutaj widzimy. Widzimy, że ten kąt oraz ten kąt, te dwa kąty mają takie same miary, no widzimy tutaj po oznaczeniu i e, moglibyśmy chcieć skorzystać z cechy bok kąt bok, bo widzimy, że tutaj mamy bok, kąt, bok. Te dwa boki tutaj e, tworzą nam ten kąt, który tutaj jest podany. I nawet długości boków są kuszące, ponieważ widzimy, że 4 razy 2 da nam 8. 5 razy 2 da nam 10, ale gdybyśmy tak zrobili, to dalibyśmy się wpędzić w pułapkę, ponieważ to nie są odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach, ponieważ popatrzmy, ten bok oraz ten bok, te dwa boki tworzą tutaj nam ten kąt, który tutaj jest podany, a tutaj tylko jeden bok występuje przy tym kącie. Popatrzmy. Tutaj ta piątka jest kusząca. Ta piątka wprowadza nas w błąd. Gdyby ta piątka była tutaj, to moglibyśmy korzystać z tej cechy bok kąt bok, ponieważ te dwa boki to byłyby odpowiednie boki tutaj w tym trójkącie, bo widzimy, te dwa boki tworzyłyby nam ten kąt i te dwa boki tutaj, gdybyśmy mieli piątkę, tworzyłyby nam ten kąt i znalibyśmy długości tych dwóch boków. Więc moglibyśmy wyznaczyć stosunki długości tych odpowiednich boków, które tworzą nam ten sam kąt, i moglibyśmy skorzystać z tej cechy. Ale widzimy, że nie znamy długości tutaj tego boku, a znamy ten bok. Ale to jest kompletnie nieprzydatne, ponieważ musielibyśmy znać tutaj długość tego boku, aby skorzystać z cechy bok-kąt-bok. Bok-kąt-bok. Czyli jak jest wniosek? Wniosek jest taki, że te dwa trójkąty nie są podobne. I mam nadzieję, że po tych kilku przykładach tutaj w tej lekcji podobieństwo trójkątów już nie będzie dla nikogo żadnym problemem.